Teneryfa kojarzy się wielu z masową turystyką. W zeszłym roku odwiedziło ją ponad 5,5 miliona turystów. Czy da się od nich uciec? Czy pomimo takiej ilości plażowiczów da się tu fajnie mieszkać? Postanowiliśmy to sprawdzić i zamieszkać w Puerto de la Cruz, jednym z turystycznych miasteczek na północy wyspy. Z Jakubem zawsze marzyliśmy o tym, żeby zamieszkać w jakimś miejscu, w którym przez cały rok jest ciepło i Teneryfa generalnie spełnia na 100% to wymaganie, ponieważ możemy ją spokojnie nazwać krainą wiecznego lata. Zawsze jest tu co najmniej 20 stopni, a mówiąc 20 stopni mam na myśli chłodny dzień, a dzisiaj mamy grudzień i jest 30. I też wbrew temu, co wiele osób myśli, w Europie to jest bardzo duża rzadkość, bo nawet w Hiszpanii zimą jest często po prostu chłodno, mamy jakieś 10 stopni, także tak świetne warunki możemy spotkać tylko na Kanarach. Mieszkamy na północy wyspy, w miasteczku, które nazywa się Puerto de la Cruz, które kojarzone jest przede wszystkim z Loro Parkiem, czyli takim ogromnym zoo polecanym na TripAdvisorze. Jednak moim zdaniem to nie jest jedyna rzecz, którą to miasteczko ma do zaoferowania, ponieważ warto też zobaczyć różne piękne wulkaniczne wyspy z czarnym piaskiem, z których możemy korzystać mieszkając w Puerto de la Cruz. Trzeba przyznać, że są to plaże trochę zatłoczone, dlatego jeżeli przeszkadzają Wam tłumy, przeszkadzają Wam turyści, możemy od tego uciec i możemy sobie pójść na przykład kawałeczek poza miasto, zrobić piękny spacer wzdłuż plantacji bananowych i zobaczyć przepiękne plaże, które bardzo często będziemy mieli tylko i wyłącznie dla siebie. Także to jest mit, że jest to tylko i wyłącznie turystyczne miasto. Kolejna rzecz, którą ja osobiście uwielbiam w tym miejscu, jest to, że mamy bardzo duże zróżnicowanie. To znaczy, nie tylko fani plaży znajdą tutaj coś dla siebie, ale również fani gór, fani jaskiń, ludzie, którzy lubią na przykład wykąpać się w basenach naturalnych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie idziemy na basen naturalny i to, co bardzo, bardzo lubimy w nim, to jest to, że on właściwie zawsze, kiedy do niego przychodzimy, jest opuszczony. Nie ma tu ludzi, kiedyś może widzieliśmy jakichś lokalsów, ale z reguły mamy go tylko i wyłącznie dla siebie, a jesteśmy od Puerto gdzieś tak może 5 minut od jednej z głównych plaż, także super, po prostu super. Wow, zobaczcie na ten kolor wody, jest po prostu przepięknie, idziemy wskoczyć. Super. Jak było w wodzie? Zajebiście, super było. Mega fajnie, bardzo fajna woda, orzeźwiająca. Zimna. Nieprawda. Plus warto wspomnieć o niewątpliwym uroku tego miasteczka, którego moim zdaniem brakuje w innych częściach wyspy, ponieważ mamy tu taką cudowną architekturę, taką, która nam się kojarzy z architekturą kolonialną, na przykład te domy, które są za mną, także jest to miasteczko naprawdę prześliczne. Czujemy przede wszystkim, że jesteśmy w mieście portowym, które jest bardzo kolorowe, bardzo klimatyczne. Samo przejście się tymi uliczkami miasta jest naprawdę fajnym przeżyciem, dlatego polecamy zapuścić się gdzieś też w takie mniej oczywiste uliczki. Wszystkie te fajne rzeczy, które pokazałam na filmie, tak na dobrą sprawę macie na wyciągnięcie ręki. To znaczy, że chociaż teoretycznie jesteśmy w Afryce, to w praktyce cieszymy się wszystkimi przywilejami związanymi z tym, że należymy do Unii Europejskiej. To znaczy, nie potrzebujemy wiz, w razie jakichś wypadków, jakiejś potrzeby pójścia do szpitala, mamy karty EKUS, z których możemy skorzystać, plus poziom bezpieczeństwa na wyspie również jest europejski. Ja nigdy nie muszę się tutaj bać, wychodząc na ulicę, że ktoś mnie napadnie, że ktoś mnie okradnie, że przydarzy mi się coś strasznego, co osobiście naprawdę bardzo, bardzo doceniam. Plus
jak spojrzycie za mnie, to są piękne palmy, jest tak bardzo egzotycznie, ale co jest najfajniejsze, że ta egzotyka nie wiąże się z tym, że za chwilę mamy tu pełno robali, komarów i jakichś różnych insektów przenoszących malarię i inne zakaźne choroby. Także to jest super, że nie ma tej takiej zarazy, która nam się czasami kojarzy z takimi miejscami. I teraz kluczowe pytanie, czy na Kanarach jest drogo? Osobiście uważam, że nie. Nie, jeżeli porównamy to, co oferuje nam wyspa, z tym, za jaką cenę to mamy. Więc jeżeli jesteście z jakiegoś większego polskiego miasta, to myślę, że te ceny Was nie zaszokują. Myślę, że niektóre rzeczy będą trochę tańsze, niektóre rzeczy będą trochę droższe, ale jesteście w stanie się gdzieś tak pośrodku spotkać i żyć naprawdę fajnym poziomie na wyspie. I mówię tak, teraz mówię o życiu tutaj, ale również o wakacjach, tak? Że tutaj wakacje nie muszą oznaczać wydawanie jakichś horrendalnych kwot. Można bardzo fajnie sobie spędzić tutaj czas również na naprawdę niskim budżecie. Bilety nie są jakieś bardzo drogie, bo w dwie strony przylecimy tutaj za 500 zł, to jest taka normalna cena na chwilę obecną. Jeżeli macie szczęście albo umiecie dobrze szukać biletów, jesteście w stanie przylecieć tutaj również za mniejsze pieniądze, na przykład kiedyś przyleciliśmy tutaj za około 350 zł dwie strony, także myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i każdy odnajdzie się na Kanarach. Pomijając wszystkie zalety wyspy, o których wspomniałam wcześniej, warto też dodać, że nasze wakacje albo nasz pobyt na Teneryfie może być świetną okazją do tego, żeby nauczyć się hiszpańskiego albo żeby ten hiszpański poćwiczyć. I z moich doświadczeń jako nauczyciela hiszpańskiego od wielu, wielu lat widzę, że generalnie dla nas Polaków hiszpański jest względnie prostym językiem, więc możecie stosunkowo szybko nauczyć się bardzo wielu słów, możecie też bardzo szybko zacząć mówić w tym języku, także pod tym względem Kanary są po prostu fantastyczne, bo możecie ten Wasz hiszpański poćwiczyć. Dla mnie też bardzo dużym plusem pojechania w jakieś miejsce jest odkrywanie jego kultury. I tutaj też Kanary się wyróżniają ogólnie na tle Hiszpanii, ponieważ tak jak każdy region ma bardzo dużo własnych charakterystycznych rzeczy, typu jedzenia, typu jakieś zwyczaje, święta i tak dalej. I jest to po prostu fascynujące, żeby odkrywać. I za każdym razem jak tu jesteśmy, co miesiąc coś nas zaskakuje i mam nadzieję, że w naszych filmikach będziemy mogli Wam więcej takich ciekawostek kulturowych pokazać. Także subskrybujcie nasz kanał, bo na razie subskrybuje mnie tylko mama. Także zachęcam i do zobaczenia w kolejnym filmiku.